kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie to tak dawno, nie robiłam właśnie takich pytań i odpowiedzi i że urzekły mnie te pytania z taga u dziewczyn tutaj na ich kanałach, u Kasi i oczywiście mi z Potockiej, to stwierdziłam, że czemu nie zrobię ja, czyli nominuję sama siebie, bo wydaje mi się, że można siebie lepiej poznać, a przy okazji Wy lepiej mnie możecie poznać. No i są to dość ciekawe, intrygujące pytania, więc zostańcie koniecznie ze mną. Zapowiedzi, dzisiejszy film będzie Poznajcie mnie bardziej, czyli tak od dziewczyn tutaj Kasi i Miss Potockiej. Widziałam, że Anecznik też miał i Aroma, więc chciałabym zrobić ja. Tutaj sobie trzymam te pytania i tak sobie pomyślałam, że no to jest fajny taki odskocznik. Przy tym bardziej możecie mnie poznać. No i są urocze te pytania, takie bardzo urocze, ale i trudne, bo powiem Wam, że zastanawiam się na przykład nad trzema z nich i tak sobie myślę, że nie wiem, czy umiem jednoznacznie odpowiedzieć, no ale chyba o to chodzi w tym tagu, bo przez wybór tych perfum jakby określacie swoją osobę. Pierwsze pytanie jest perfumy, które sprawiają, że jestem najbardziej pewna siebie. Słuchajcie, takich perfum pewnie bym znalazła dużo. Ja się kieruję w zasadzie tym, jak ja się czuję, nastrojem. Mam swoje, wiecie, kto ogląda moje kanały, wiecie, że ja mam swoje takie stałe rarytasy perfumeryjne, do których wracam albo które używam. Nie jest to tak, że budzę się tego dnia i mam każdego dnia inny zapach. No ale perfumy, które sprawiam, że jestem najbardziej pewna siebie, wydaje mi się, że to są perfumy takie, które do których wracam, a mianowicie Victor & Rolf, tu mam Flower Bomb Bloom, który jest trochę delikatniejszy, ale długie lata używałam tej Eau de Parfum, czy ODP pierwotnej, którą mam teraz w miniaturkach. Ta naprawdę, wydaje mi się, że te perfumy sprawiają, że jestem bardziej taka dynamiczna, być może trochę bardziej krzykliwa i taka zorientowana na ten cel, którego pożądam. One sprawiają, że czuję się właśnie tak konkretnie napakowana energią, sobą i pewna siebie i myślę, że ludzie wtedy też inaczej mnie określają, bo takim wtedy się ludźmi otaczamy. Są to przepiękne perfumy. Ja wiem, że moim dzieciom się bardzo kojarzą ze mną też, bo ja długie lata najpierw ich nienawidziłam, a później właśnie używałam Victora & Rolf przez dość długi czas i kocham te perfumy miłością niezmienną, niezależnie czym starsza, tym bardziej chyba jakby chcę mieć je w swojej kolekcji. Ale one właśnie sprawiają, że czuję się taka dowartościowana, pewna siebie, tak jak powiedziałam, dynamiczna, wiem czego chcę, wiem do czego zmierzam. No i myślę, że też mnie tak odczuwa otoczenie. Następnym zapachem to jest perfumy, które sprawiają, że czuję się najbardziej pożądana. No i widzicie, tu są takie zawężenia, w zasadzie dla mnie pewna siebie, a pożądana jest to jakby ekwiwalent. Ja wiem, że no, to nie jest ekwiwalent, ale dla mnie to równa się temu samemu. Ale wydaje mi się, że mogę tu dorzucić takie perfumy, które ja wielokrotnie przedstawiałam. Jest to Number One de Chanel, mgiełka La Or La Rouge, którą katuję niezmiennie i powiem Wam, na dzień dzisiejszy na pewno czuję się pożądana, bo tu jest coś takiego rewitalizującego, tu jest ta kamelia, tu są te czerwone owoce, które dodają takiego dynamizmu, ale właśnie wydaje mi się, że przez to czuję się taka właśnie podążana. Oczywiście tą wodę możecie mieszać z czymś innym, bo to jest mgiełka. Ja wiem, że niektóre z Was to mi powiedziały, że kupiły dzięki mojej recenzji, też bardzo się cieszę, że mogłam się przydać i że używałam właśnie też, pani Ela chyba używa do snu. Ja rozumiem, dla mnie to jest taka woda sama w sobie, ona dość dobrze na mnie leży, ja ją czuję, otoczenie też ją czuję, ale wydaje mi się, że
takie perfumy, które bym powiedziała, że mogę łączyć też, to jest ta nowa wersja perfumowana J'adore, bezalkoholowa D'Or. Coś przepięknego. Wydaje mi się, że ciężko byłoby je połączyć, bo one by się ze sobą gryzły, no ale to są taki zapach, który wydaje mi się, ten czy ten używam i dzieje się coś takiego właśnie, że jestem bardziej pożądana, a zwłaszcza J'adore, bo jest to bardzo wykwintny, elegancki, pełen splendoru zapach i no, bądźmy ze sobą szczere, naprawdę działa na mężczyzn także. I to zdaję sobie sprawę właśnie, kiedy je mam. Trzecim tutaj pytaniem jest perfumy, które sprawiają, że czuję się najbardziej zawadiacko. Ja nie wiem, czy ja używam perfum, żeby czuć się zawadiacko. Ja wiem, że jak mam nastrój i czuję się taką czpiotką i w sumie roznosi mi energia zawadiacko. Nie wiem, czy tu chodzi o agresję, czy tu chodzi o takie zawadiacko, że no nie wiem, ludzie się fajnie czują, bo mam dobry nastrój. Ciężko mi określić, ale myślę, że wiem, o co chodzi. Takie pazury z pazurem. Te perfumy z pazurem, które ja bym do siebie dopisała, to jest mój kochany Tom Ford Grey Vetiver. To wielokrotnie Wam mówiłam, te są perfumy unisex, piękną projekcją tutaj, taką aurą i vibe'em vetiveru. Ja się czuję wtedy właśnie tak zawadiacko, tak właśnie może nie to agresywnie, ale mam taką dozę specjalnej jakiejś skumulowanej energii, skumulowanego takiego wabiku, tego coś i to, ten pieprz i ta vetiverowa nuta sprawia, że właśnie czujemy się może takie trochę na stronie też męskiej, może takie właśnie nie to, że agresywne, ale zaczepne, jak to się mówi, passive aggressive. No i tak mi się wydaje, ale są przepiękne perfumy. Dla mnie jest niebywała ta aura, którą to czuję. Ona jest taka ni to z pazurem, ni zaokrąglona. Gdzieś tam właśnie ten pieprz i ten vetiver pięknie otula, a jednocześnie jest właśnie taki zawadiacki, więc ja bym wybrała dla siebie te perfumy zapewne. Gdyż, no mówię, to są takie perfumy, które bym dopisała właśnie do siebie odnośnie tego pytania. Następnym pytaniem jest perfumy, które sprawiają, że czujesz się najbardziej niewinni. O, jest dużo tych perfum, bo wiecie, że ja używam takie generalnie bardzo delikatne perfumy. Większość perfum jest dość delikatnych w porównaniu z Waszymi tu uznaniami i Waszymi typami. Więc ja bym może tu poszła w kierunku mojej ulubionej. Nie przyniosłam niestety tutaj, wam nie pokażę, bo mam na dole Blooming Bouquet, który taki jest, taki pełen radości, niewinności, sprawia, że ja się czuję niewinnie, może nawet młodziej i właśnie gdzieś tam ta ich soczystość wprawia mnie w takie właśnie nastrój, że jest lato, że jest pięknie, że wszystko łatwo przychodzi i właśnie czuję się takie szpiotliwie niewinnie, bardziej dziewczęsko, ale też wydaje mi się, że takim zapachem jest tutaj Versace Yellow Diamond, który jest tą piękną właśnie mimozą w środku, dodaje mi też takiej niewinności, ale bym powiedziała, to jest taka niewinność trochę wyrafinowana, taka właśnie pewna splendoru, bogactwa, że znam też swoją trochę wartość, ale właśnie czuję się tak wspaniale, tak bym powiedziała, dziewczęco, bardziej tak delikatna. Ale może w porównaniu właśnie z Blooming Bouquet jest to ta niewinność bardziej taka dozowana, taka troszkę może aktorska, tak bym to określiła. Następnym pytaniem, następnym takim jakby wyborem, który mnie tu czeka, to jest pytanie piąte. Perfumy w mojej kolekcji, które się
które są najbardziej głośne, krzykliwe. No i słuchajcie, ze mną jest tak, że ja nie uważam takich perfum. Ja nie wiem, które są krzykliwe, które są głośne. Jeżeli chodzi o takie mocne arabskie zapachy, ja ich nie lubię, ja ich nie wybieram w ogóle. To nie są perfumy dla mnie, się męczę, nie lubię. Mogę powiedzieć, że jedyną taką zapachem krzykliwym, ale czy on jest krzykliwy, to jest Black Opium w wersji Eau de Parfum, ale te Neon. Czy ja wiem, one są bardziej dziewczęce niż... Ale dla mnie mogą być ostrzejsze. Mogę tu wymienić Carolinę Herrera. Też ona jest taka krzykliwa i tu z tą kawą, ale jest, mogę ją właśnie jakby podpisać po ten sam schemat, jak właśnie Black Opium Neon. Tak sobie myślę, no które bardziej krzykliwe? Możliwe, że takimi krzykliwymi perfumami dla mnie będzie tutaj Zara Red Temptation, bo ona jest, ona nie była w ogóle w moim stylu, słuchajcie. Ja uważam, że Baccarat 540 jest majstersztykiem, ale Red Temptation, ja miałam obszerną recenzję tych perfum, jest takim ekwiwalentem, właśnie taką samą Big Dope, czyli ekwiwalentem, ale jednocześnie bardzo podobną projekcją i ma podobny vibe jak Baccarat 540. Przepraszam, nie mogę się skupić, ale nadal mam problemy z gardłem i gdzieś mnie tam właśnie drażni. Ale jest to właśnie taki mocny zapach, krzykliwy, ten ambroksan i powiem Wam, ta nuta taka drzewna jest bardzo dominująca, więc to jest dla bardzo, ja bym powiedziała, silnej osobowości, tak odczytuję ten zapach. I chyba wydaje mi się, że z całej mojej kolekcji, tak myślę, Carolina Herrera i tu przyniosłam to Black Opium Neon, te perfumy by tu wpisywały się w to zapytanie, że są właśnie głośne, krzykliwe, cukrzane, takie wata cukrowa gdzieś tam zmieszana właśnie z tą żywicą. No i tutaj sobie przyniosłam właśnie Tinare, które dla mnie jest świetnym odzwierciedleniem, ale one są bardziej gładkie, bardziej aksamitne i bardziej słodkie niż Red Temptation. Następnym pytaniem, kochani, jest perfumy, które ludzie najbardziej kojarzą z tobą. No to mi daliście zagłoskę, bo naprawdę nie wiem. Wiem, że moim dzieciom kojarzy się właśnie Victor & Rolf czy Jimmy Choo. Ja go sobie tu nie przyniosłam, ale wydaje mi się na dzisiaj to jest to zapach ten, czyli nowa edycja Tender Light Estee Lauder z zestawu Lux Perfum. Przepiękne cytrusowe zapachy z zieloną herbatą, którą ja lubię. O, coś mi tu się zepsuło w tym. Którą ja lubię i właśnie z takim cytrusem, bergamotką i tu irysem, więc ja lubię takie delikatne petrowo i w związku z tym, że dość długo teraz używam, to wydaje mi się, że właśnie z moim koleżanką z pracy właśnie kojarzy się właśnie ze mną. Też takim zapachem bym tu powiedziała, który kojarzy się ze mną, będzie tutaj Chanel Eau Fraîche, który jest świeży, też bergamotkowy, z kwiatową nutą, każdy go zna i też lubię go używać i też jakby tu jestem z nim kojarzona. Pytanie siódme brzmi, perfumy, który butelka to najbardziej ty, to taka zagwozdka dla mnie, bo nie wiem, ale wybrałam tu dwie butelki. Pierwsza to oczywiście J'adore The Owl. Wydaje mi się, że to są perfumy no takie odzwierciedlające mnie pod względem czy to figury, czy takiej aury, która buzuje właśnie z tych perfum, właśnie z jednej strony taka elegancja, dystyngowania, a z drugiej no jest coś w tej butelce, co ja bym postrzegała jako ja, ale oczywiście też bym tu przytoczyła perfumy Number 19 Poudre Chanel, które są piękne, aksamitne, takie bym powiedziała jedwabiste, z tą nutą taką przepięknego irysu, aksamitną, właśnie to jestem ja, taka bardziej bym powiedziała ułożona,
oddana i no, lubię elegancję, to czemu nie? Także te dwie buteleczki, bym powiedziała coś takiego, takie dwie rybki płynące w odwrotnym kierunku, czyli z jednej strony tutaj ta bardziej krzykliwa, bardziej dominująca J'adore i tutaj trochę wycofana, bardziej elegancka, bardziej stonowana, ale również dystyngowana dziewiętnastka, ta pudrowa, to tak, tak bym sobie powiedziała, z przymrużeniem oka. Numer 8, perfumy, których nazwa najbardziej prezentuje Ciebie. Mi się wydaje, że to te 7 i 8 to są bardzo zbliżone. Nazwa najbardziej, nazwa prezentuje Ciebie, nazwa prezentuje mnie. Ciężki wybór. Ale z tych perfum, które sobie tu przyniosłam, to wydaje mi się, że byłyby to Mandarino di Amalfi Aqua. Czemu nie? Ja uwielbiam tą edycję. Ja lubię takie cytrusowe nuty rześkie, letnie, takie dodające energii, dodające tego kopa i właśnie takie energizujące. I no, ja lubię wodę, lubię właśnie być gdzieś tam na jakiejś plaży, gdzieś tam, może nie w tropikach, ale właśnie tak bardziej enjoyować się właśnie tą piękną pogodą, właśnie gdzieś tam lazurowym niebem, lazurowym wybrzeżem i tą wodą, to tak chyba bym wybrała te perfumy. No i numer 9, perfumy, które najbardziej prezentują Ciebie, czyli najbardziej to jest nazwa prezentuje, a perfumy, które prezentują, trochę są takie bardzo podobne. No, perfumy, które najbardziej prezentują mnie, byłyby to perfumy, których nie przyniosłam, ale o których wspomniałam, więc Dior Blooming Bouquet oczywiście i też Yves Saint Laurent In Love Again, no i te perfumy Chanel Paris Venise, moje jedne z ulubionych, pudrowych, świetnych zapachów, takich z niszowej, z bardziej butikowej wersji. Takie trochę słodkie, troszeczkę dystyngowane, nadające się na każdą porę i cudownie, cudownie utrzymujące się właśnie na moim ciele, dające właśnie taką aksamitność, taką dystyngowaną aurę, a jednocześnie właśnie bardzo przykuwają i są bardzo, bardzo mega kobiece. To ja tak bym tutaj postrzegała. Aczkolwiek no wspomniałam tu typowo Blooming Bouquet. No i tak myślę jeszcze Victorian Roll, bo ja się tak tutaj koncentruję właśnie na takich, które najbardziej jakby goszczą w moim życiu, są i mnie odzwierciedlają, więc wybaczcie, jeżeli powtarzam tu kolejnych kandydatów. A ja powiem Wam, że jestem ciekawa właśnie Waszych typów. Na pewno je macie, Wy macie dużo, dużo więcej. No i które by Wyście właśnie wybrali tu w odpowiedzi na takie pytanie, jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, że się dobrze bawiłyście, trochę mnie bardziej poznaliście. Zapraszam do kolejnego odcinka. Oczywiście zapraszam też tu koniecznie do lajkowania, do subskrybowania, kochani, bądźcie ze mną, bądźcie właśnie na czas, bo czasem ten YouTube tutaj już kompletnie wariuje, żebyście wiedziały o moich nowych filmikach. Tak jak mówiłam, one będą 2 razy w tygodniu, teraz trochę więcej będę miała pracy, więc troszeczkę mogą się ukazywać takie dziwne dni, ale na pewno będą się ukazywać, także do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.